Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiaj, jak widzicie Państwo, w nietypowych warunkach. Praca zdalna, akcja Pozostań w domu, także i my do niej jak najbardziej zachęcamy i pokazujemy, że rzeczywiście przynajmniej w części naszych usług możemy również przejść z biura do domu i pracować zdalnie. Mam nadzieję, że i łącze internetowe wytrzyma i sprzęt, który uruchomiłem również gdzieś tam nie zepsuje się akurat dzisiaj. Dzisiaj mamy kilka pytań do omówienia. Oczywiście większość z nich będzie zapewne związana z obecną sytuacją, związaną z koronawirusem, ale po kolei. Dzisiejsze pytania. Jak zabezpieczyć dane osobowe przy pracy zdalnej? Drugie, czy zgoda na przetwarzanie danych otrzymana przez telefon jest zgodna z prawem? Trzecie, przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Czwarte, czy Straż Miejska podczas kontroli może żądać podania imion rodziców? I to jest ciekawe, Szanowni Państwo, troszeczkę dłużej nad tym pytaniem pochylimy się, ponieważ znam troszeczkę jakby otoczkę całego tej sytuacji. Dostaliśmy fajnego maila, także będę mógł Państwu bliżej przybliżyć to pytanie. No i pytanie piąte, zamykanie, czy temat piąty, zamykanie urzędów i firm w związku z koronawirusem. Zatem przechodzimy do pytania pierwszego. Oczywiście przypominam, czat jest włączony. Również proszę w razie co przerywać mi głosowo. Pytanie pierwsze, jak zabezpieczyć dane osobowe przy pracy zdalnej? Artykuł trzeci specustawy pozwolił pracownikom na pracodawcom wydawanie poleceń pracownikom, aby pracowali zdalnie. Oczywiście jest to rozwiązanie bardzo dobre, jeżeli chodzi o sam sposób zabezpieczenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa, natomiast z punktu widzenia ochrony danych osobowych mamy oczywiście w związku z tym parę nowych czynników ryzyka, które musimy uwzględnić, tak aby nie doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. I tutaj przypominając tylko a propos samych naruszeń czy form przetwarzania danych osobowych, podzielmy sobie te podstawowe naruszenia w zależności od tego, czy mówimy o formie papierowej, czy też o formie cyfrowej. W większości przypadków praca zdalna będzie rzeczywiście wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych w formie cyfrowej, czyli z naszym dostępem do systemów informatycznych naszego pracodawcy, który nam umożliwia pracę zdalną poprzez aplikacje webowe, czy też za pomocą na przykład VPN-u, czyli tunelowania, czyli wirtualnej sieci prywatnej, gdzie będziemy mogli włączyć się do zasobów sieci pracodawcy, czyli zasobów sieci, serwera, aplikacji pracy terminalowej. Jeżeli chodzi o formę papierową, to oczywiście zwróćmy uwagę na przede wszystkim te naruszenia, które mogą mieć miejsce, ale rzeczywiście są bardzo łatwe do uniknięcia. Zniszczenie. Jeżeli pracujemy zdalnie w domu, a mamy małe dzieci, no to rzeczywiście te dokumenty w formie papierowej, które otrzymamy, mogą ulec zniszczeniu. W jaki sposób się zabezpieczyć? No na pewno ciężko będzie się pozbyć dziecka, które i tak, jeżeli już obejmuje go obowiązek szkolny, no to i tak musi być w domu. Zatem warto byłoby, aby pracodawcy przekazując dokumenty w formie papierowej wykonali ich kopię, tak żeby pracownik otrzymał kopię dokumentu, a nie oryginał. Wówczas nawet jeżeli zniszczeniu ulegnie kopia, no to dalej nie będzie naruszenia, ponieważ oryginał dokumentu pozostanie, a więc zniszczenie danych osobowych nam nie nastąpi. Utrata. Tutaj rzeczywiście dużym problemem, jeżeli chodzi o samą utratę, może być ten etap transportu dokumentów, tych danych osobowych z siedziby pracodawcy do miejsca zamieszkania pracownika. Rzeczywiście, gdyby były jakieś zamieszki, grasowały jakieś grupy przestępcze, wtedy rzeczywiście można byłoby stracić nie tylko dokumenty, ale pewnie samochód, torebkę itd., itd. Natomiast wydaje nam się, że w obecnej sytuacji ta utrata może być rzeczywiście tylko pewnego rodzaju gapostwem pracownika, który zgubi te dokumenty, ani bardziej zgubi, aniżeli zostaną one mu skradzione. Także dbajmy też o to, żeby przekazując pracownikowi dokumenty, czy te kserokopie dokumentów, przekazując te dane osobowe w formie papierowej, mówiąc już ogólnie, aby zachować zasadę rozliczalności, to znaczy przekazać je
protokolarnie, aby był spis tych dokumentów, które zostały przekazane. Może to nie będzie aż takie proste, może łatwiej będzie dokonać spisu spraw, jeżeli w sprawie będzie wiele dokumentów, no to wtedy rzeczywiście może łatwiej będzie w ten sposób uzyskać tą rozliczalność. Kolejne zagrożenie to nieuprawnione ujawnienie. Jeżeli to już będzie, powiedzmy, te dokumenty znajdą się w mieszkaniu pracownika, wówczas to nieuprawnione ujawnienie będzie dotyczyło możliwości zapoznania się z informacjami przez domowników, czy to przez współmałżonka, czy przez dzieci. Wydawałoby się, że to jest śmieszne i możecie Państwo wzruszać ramionami, że nie do końca jest to jakby logiczne, ale pamiętajmy o tym, że to również będzie nieuprawnione ujawnienie. Zatem starajmy się mimo wszystko w czasie wykonywania tej pracy zdalnej, aby nawet nasi najbliżsi nie mieli dostępu do tych danych osobowych, które otrzymaliśmy w ramach wykonywania pracy zdalnej. I nieuprawniony dostęp. Dokładnie analogiczna sytuacja. Wychodzimy do innego pokoju pobawić się z dzieckiem, a ciekawski mąż czy ciekawska żona zaczyna nam przeglądać dokumenty, które przynieśliśmy z pracy. Wydaje się, że te zagrożenia są dosyć łatwe do zminimalizowania, dlatego też wydaje mi się, że przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych w tym kontekście artykułu 35, czyli te nasze sławne DPIA, niekoniecznie musi być przeprowadzane, ponieważ już widzicie Państwo, ta analiza ryzyka jest jakby na bieżąco prowadzona przez inspektora ochrony danych. Zatem gdyby taka sytuacja miała u Państwa miejsce, to oczywiście bardzo prosimy o kontakt, wtedy zweryfikujemy, czy rzeczywiście któryś z tych czynników ryzyka nie występuje, albo być może występują zupełnie inne czynniki ryzyka, o których jeszcze nie wiemy, albo nie możemy ich sobie wyobrazić. Natomiast przy przetwarzaniu danych osobowych, przy tej pracy zdalnej, kiedy mamy dane osobowe w formie cyfrowej, rzeczywiście może dojść do zniszczenia, ale to zniszczenie będzie przede wszystkim polegało na tym, że ktoś nam się dostanie do sieci i przejmie nasze uprawnienia, jakby utrwali naszą tożsamość, mówiąc o możliwości zalogowania się do platformy, do sieci pracodawcy. I wówczas rzeczywiście te dane mogą ulec zniszczeniu. Tutaj przede wszystkim bardzo duża praca służby informatycznej, czyli naszych informatyków, którzy powinni zabezpieczyć zarówno sieć na styku LAN i WAN przed możliwością włamania się osób postronnych z zewnątrz. Oczywiście to będzie bardzo trudne. Nie ma idealnie zabezpieczonej sieci, nie ma idealnie zabezpieczonego komputera, natomiast oczywiście te działania trzeba przynajmniej testy i analizy przeprowadzić. Druga rzecz to zapewnić, aby osoby, które, nasi pracownicy, którzy pracują zdalnie, mieli również właściwe zabezpieczenia na swoim komputerze. To może być bardzo trudne, ponieważ tak jak już wspominałem na tym naszym spotkaniu poświęconym wyłącznie sprawie koronawirusa i pracy zdalnej, wskazywaliśmy na to, że może być bardzo trudne dotarcie do wszystkich pracowników i nawet zdalne weryfikowanie ich komputera, czy spełnia wymogi pracy zdalnej. Tutaj, Szanowni Państwo, można byłoby przygotować oczywiście jakąś checklistę, którą pracownicy nam wypełnią, ale może się okazać, że sam pracownik nie będzie do końca wiedział, jakie zabezpieczenia posiada jego komputer. Być może jego dziecko będzie lepiej zorientowane w temacie zabezpieczeń systemu Windows, aniżeli nasz pracownik. Dlatego dobrze byłoby, żeby informatyk mógł dostać się zdalnie do komputera prywatnego naszego pracownika i samemu zweryfikować bezpieczeństwo tego systemu. Oczywiście obligatoryjny będzie system antywirusowy, firewall, albo tak jak wspominałem, szerzej pojęta aplikacja Internet Security, która zabezpiecza przed dodatkowymi jeszcze niebezpieczeństwami typu phishing i tak dalej, i tak dalej. Także o tym musimy pamiętać, jeżeli chodzi o fakt zniszczenia, bo tutaj zwykłe działania, zwykłe otwarcie maila zawirusowanego w przypadku, kiedy będziemy mieli połączenie nawet VPN aktywne, może doprowadzić do tego, że zaczną być szyfrowane serwery pracodawcy. To jest dosyć duże niebezpieczeństwo. Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest oczywiście stworzenie
stworzenie odrębnego konta na komputerze, które będzie przeznaczone tylko i wyłącznie do właśnie pracy zdalnej. Czy to da się zrobić tak szybko i tak łatwo? No trudno powiedzieć. To oczywiście nie jest takie proste rozwiązanie, ale o tym jeszcze za chwilę sobie powiem. Kolejne zagrożenie, które widzimy w przypadku formy cyfrowej, to jest zmodyfikowanie danych. W momencie, kiedy przez przypadek dostęp do programu pracodawcy, na przykład programu kadrowo-płacowego, uzyska dziecko nasze, nastolatek, to przez czystą ciekawość może zobaczyć, co w tym programie jest. Zacznie klikać, zacznie kombinować, może dokonać zmiany jakichś danych, nie zwracając uwagi na konsekwencje, jakie to działanie za sobą niesie. Także tutaj oczywiście wracamy znowu do tematu właściwego zabezpieczenia dostępu do komputera przed naszymi najbliższymi, żeby przez czysty przypadek nie dokonali modyfikacji danych osobowych. Nieuprawnione ujawnienie. Dokładnie ta sama sytuacja, czyli znowu chyba największe ryzyko nasi najbliżsi, no i nieuprawniony dostęp, czyli rzeczywiście właściwe zabezpieczenie systemu komputerowego przed hakerami, przed krakerami, przed osobami, które mogą dostać się do naszego systemu, a tym systemem mogą dostać się do sieci pracodawcy. Tutaj rzeczywiście przede wszystkim zwróćmy uwagę na tym akurat ryzyku, w tym czynniku ryzyka, na sieć Wi-Fi. Większość z nas rzeczywiście w domu podłączona ma komputery, laptopy, smartfony we własnej, stworzonej na swoje potrzeby sieci Wi-Fi, która stanowi pewne ryzyko. Mimo wszystko jest o wiele bardziej niebezpieczna taka sieć Wi-Fi, aniżeli kabel, czyli sieć LAN. No ale wszystko zależy od ustawień, od zabezpieczeń. Po otrzymaniu nowego routera albo zostawiamy jego konfigurację standardową, zmieniając tylko hasło administratora na własne, a niektórzy rzeczywiście bawią się i sami ustawiają te zabezpieczenia na wyższym poziomie, stosując filtrację wewnętrznych adresów MAC. No i to są rozwiązania, które rzeczywiście warto polecić. Teraz już jest chyba trochę za późno, abyśmy takie szkolenia prowadzili, chyba że są takie moce i taka wola, no to myślę, że informatyk może przygotować takie szkolenie i chociażby w takiej formule jak nasza spotkać się z pracownikami i przekazać im te najważniejsze informacje, najważniejsze ustawienia, które mogą samodzielnie w routerze dokonać, aby w razie co nie doszło do tego naruszenia. Dlaczego mamy skreśloną, szanowni Państwo, pocztę elektroniczną? Ponieważ jest to najbardziej niebezpieczny element pracy zdalnej. Jeżeli doszłoby do sytuacji, w której pracodawca będzie przesyłał dokumenty, dane osobowe mailem, to przede wszystkim pamiętajmy o świętej zasadzie. Nie mogą być to darmowe, prywatne skrzynki poczty elektronicznej pracownika. Musimy stworzyć na potrzeby pracy zdalnej konta w domenie firmowej. Tu po pierwsze chodzi o brak regulacji powierzenia przetwarzania danych z usługodawcą darmowych skrzynek pocztowych. Druga rzecz to oczywiście znowu bezpieczeństwo, kto może mieć dostęp do tej skrzynki. Zatem przekazujemy naszemu pracownikowi login i hasło do nawet tymczasowo stworzonej skrzynki w domenie firmowej. I wtedy w takiej sytuacji jak najbardziej będzie możliwe przesyłanie tej dokumentacji. Chociaż nie jest to znowu rozwiązanie idealne ze względu na generowany ruch. Może się okazać, że serwery, które hostujemy, nie wytrzymają takiej liczby maili wysyłanych do pracowników wykonujących tą pracę zdalną. No i wówczas na przykład ograniczenie do 100 maili na godzinę spowoduje, że niewiele informacji będzie mogło zostać wysłanych do tych pracowników. Czyli powstaną zatory, jeżeli chodzi o samą infrastrukturę informatyczną. Kolejne zagrożenie, jakie widzimy, to oczywiście drukarki. Część pracowników, którzy pracują na swoich stanowiskach w siedzibie pracodawcy na dwóch monitorach, w domu, mając jeden monitor, ten zapewne mniejszy, będą czuli dyskomfort i będą starali się niektóre dane osobowe drukować. W tym momencie sam wydruk może nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa, ale sam fakt tego, że wydrukuje dane osobowe, co z nimi zrobi po ich wykorzystaniu? Czyli brakuje nam elementu właściwego zniszczenia.
Oczywiście warto byłoby zaznaczyć, że jeżeli ktoś będzie drukował dane osobowe, które otrzymał od pracodawcy, jest obowiązany dostarczyć je w tej formie wydrukowanej do siedziby pracodawcy po oczywiście tym okresie w cudzysłowie kwarantanny domowej, czyli rzeczywiście po okresie, po zakończeniu tej pracy zdalnej. I wówczas pracodawca powinien zniszczyć w właściwie sobie przyjęty sposób, czyli za pomocą niszczarki albo przekazać do składnicy akt do wybrakowania. Natomiast pracownicy w domu muszą pamiętać o tym, że nie wolno podrzeć takich dokumentów w rękach i wyrzucić do śmietnika, nawet segregując do papierów, ponieważ te dane będą niewłaściwie zniszczone. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak wiele osób posiada prywatnych, na własny użytek niszczarek, aby te dokumenty były właściwie zniszczone. Jeżeli posiadają, to oczywiście musimy im nakazać, aby niszczyli te dokumenty właśnie w takiej formule, czyli za pomocą niszczarki, w żaden inny sposób. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o to przetwarzanie, to oczywiście aplikacje, z których korzystamy, powinny być zabezpieczone certyfikatem SSL. Gwarantuje to nam oczywiście, jak Państwo pamiętacie, że nikt po drodze nie jest w stanie wpiąć się do tego sygnału, do tego przekazu na oczywiście trzeciej warstwie systemu ISO. VPN, czyli to co wspominałem, Virtual Private Network, czyli tunelowanie, czyli zapewnienie dostępu do sieci komputerowej pracodawcy, tak jakbyśmy byli podłączeni bezpośrednio do gniazdka w sieci w firmie. To daje nam dostęp do zasobów i do aplikacji, w zależności od tego, jak mamy skonfigurowaną oczywiście i chmura, i aplikacje terminalowe. No i mamy oczywiście środowiska zespołowe, chociażby Microsoftu, gdzie możemy pracować na dokumentach wspólnie. To też jest oczywiście rozwiązanie, o ile posiadamy wszyscy taką aplikację, takie środowisko. No i tutaj może być problem. Większość pracowników może nie mieć oprogramowania Microsoft Office, może dysponować innym i wtedy to środowisko zespołowe oczywiście nie wypali. Natomiast również zwracajmy uwagę na to, aby zapewnić pracownikom właściwe narzędzia. Więc jeżeli mamy możliwość zapewnienia pracownikowi instalacji środowiska Microsoft Office, no to oczywiście powinniśmy do tego dążyć, żeby pracownik mógł sobie chociażby na ten czas pracy zdalnej takie oprogramowanie zainstalować. Oczywiście zgodnie z zasadami licencjonowania. No dobrze, to chyba pytanie pierwsze mamy za sobą. Pytanie drugie, czy zgoda na przetwarzanie danych otrzymana przez telefon jest zgodna z prawem? Warto zwrócić uwagę na zapis motywu 32, który wyraźnie wskazuje, że zgoda może stanowić ustne oświadczenie. Natomiast to ustne oświadczenie dosyć często było uznawane za zgodę jeszcze w czasach obowiązywania ustawy z 1997 roku. Było dla nas bardzo wygodne, natomiast blokuje nas odrobinkę artykuł 7, ustęp 1 RODO, który wskazuje, że administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. No i tu się rodzi problem. Mamy jakby na dzień dobry dwa przepisy kolizyjne. Z jednej strony zgoda może być ustna, natomiast musimy być to w stanie wykazać. Zapewne podczas kontroli ciężko będzie chociażby z ręką na sercu przysięgać kontrolującemu, że taką zgodę osoba nam wyraziła, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy znaleźli inne rozwiązanie. Tych rozwiązań również jest wiele. Jednym z tych rozwiązań, Szanowni Państwo, jest stosowanie aplikacji, która by rejestrowała numer telefonu, podczas którego otrzymaliśmy tą ustną zgodę, jeżeli oczywiście mówimy o zgodzie cały czas otrzymywanej przez telefon i wpisanie dokładnej daty i godziny rozpoczęcia tej rozmowy, w której nastąpiło wyrażenie zgody w formie ustnego oświadczenia. Pozwoli nam to ewentualnie w ciągu 12 miesięcy, korzystając z retencji danych, na zweryfikowanie i na udowodnienie, że rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce. Retencja danych, jak pamiętacie Państwo, jest to jedna z dyrektyw Unii Europejskiej, która wskazała na to, że operatorzy telekomunikacyjni muszą przechowywać informacje o połączeniach przez 12 miesięcy. O połączeniach, czyli kto z kim, kiedy i o której. Nic więcej, nie ma tam treści, natomiast oczywiście jest sam fakt dokonania tego połączenia. To jest istotne, Szanowni Państwo. Z naszego punktu widzenia jest już jakiś element dowodzący, że nie wymyśliliśmy sobie Jana Kowalskiego, który nam wyraził zgodę. Rzeczywiście. Będzie można udowodnić, że
z tego numeru telefonu zadzwonił do nas ktoś, kto się przedstawił jako Jan Kowalski i nam zgodę na przetwarzanie danych udzielił. Jest to jakieś rozwiązanie. Możemy iść w tą stronę, możemy stosować takie w cudzysłowie notatki służbowe, takie oświadczenia naszych pracowników, którzy takie zgody odbierają przez telefon. Nie jest to oczywiście idealne, bo jak się Jan Kowalski wkurzy, to oczywiście powie, że on żadnej zgody przez telefon nie wyrażał. Wręcz przeciwnie, zadzwonił tego dnia i powiedział, że chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, albo zgłasza sprzeciw, albo chce skorzystać z innego prawa, które przysługuje mu na mocy przepisów RODO. Zatem nie jest to do końca idealne, natomiast domniemanie wyrażenia zgody nie jest zgodą, dlatego warto byłoby stanowczo unikać jakichkolwiek oświadczeń ustnych, ponieważ udowodnić taką zgodę będzie bardzo ciężko. Gdybyśmy oczywiście mieli sytuację taką, że osoba wyraża zgodę ustnie w obecności dwóch pracowników, to zupełnie inna bajka. Tak, mamy już w tym momencie świadka takiego oświadczenia i rzeczywiście sporządzając notatkę tak zwaną służbową, można byłoby rzeczywiście również odebrać ten podpis świadka, że ta osoba wyraziła zgodę ustnie. Pamiętajmy również o tym, że odwołanie zgody w tym wypadku również będzie jak najbardziej ustne, może być ustne. Natomiast musimy opracować procedurę, która pozwoli nam na odwołanie tej zgody w równie łatwy i prosty sposób. Dlatego wyraźnie RODO wskazuje, dopuszcza taką możliwość, natomiast naszym obowiązkiem, naszym zadaniem jest przygotowanie takiej procedury, która pozwoli na ewentualnie wykazanie, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Jeżeli mamy sytuację, mamy taką możliwość techniczną nagrywania rozmów i oczywiście wcześniej o tym uprzedzimy rozmówcę, a chociażby w postaci automatycznego nagrania, które jest odtwarzane przy połączeniu z naszą na przykład infolinią czy z naszą centralą, a wtedy rzeczywiście zapisanie takiego nagrania będzie również dowodem na otrzymanie zgody. Także to rozwiązanie też jak najbardziej polecam, jeżeli takie możliwości techniczne posiadamy. Pytanie trzecie. Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Powiem Państwu szczerze, że coraz częściej spotykam się z sytuacją, w której dosyć dużo podmiotów wykorzystuje uzasadniony interes prawny jako przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych. Czy to jest do końca słuszne rozwiązanie, czy to jest do końca fajna przesłanka, to rzeczywiście trudno powiedzieć. Jest ona wygodna, w zasadzie możemy ją zawsze zastosować w przypadku marketingu bezpośredniego, kiedy rzeczywiście mowa jest o naszych klientach. Natomiast spotykamy się coraz częściej z sytuacją, w której podmioty zewnętrzne wysyłają do nas oferty handlowe, powołując się na swój prawnie uzasadniony interes. Szanowni Państwo, żeby wyraźnie zaznaczyć, wyraźnie powiedzieć, to nie jest interes, to nie jest prawnie uzasadniony interes sklepu, że wysyła nam spam, wysyła nam oferty handlowe niezamówione. Także tutaj ta przesłanka legalności nie będzie legalizowała łamania przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną albo prawa telekomunikacyjnego. Także tutaj nie dajmy się, szanowni Państwo, omamić, że to jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Nie ma takiego prawa, które by pozwalało na działania z pominięciem innych przepisów prawa. Także tutaj jak najbardziej jest to działanie nielegalne i możemy oczywiście w odpowiedzi złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Gdyby ktoś sugerował nam, że przesyła nam informacje na podstawie tej przesłanki, ofertę handlową na podstawie tej przesłanki legalności przetwarzania, to nie jest prawda. No i oczywiście, jak zwykle przypominam, że organy prawne, organy publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale nie mogą stosować tej przesłanki legalności przetwarzania. Jeżeli chodzi o takie bardzo krótkie podsumowanie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, to dla przypomnienia, będzie on jak najbardziej legalny, ta przesłanka legalności będzie jak najbardziej legalna w przypadku windykacji własnych należności, własnego marketingu bezpośredniego i tworzenia wizerunku firmy. Jeżeli uprzemy się, że w ramach wizerunku firmy będziemy umieszczali na stronie internetowej zdjęcia z
ze spotkań firmowych albo zdjęcia z targów, na których to zdjęcia znajdą się nasi pracownicy, to rzeczywiście nie będzie można w przypadku pracowników dochodzić wynagrodzenia za wykorzystanie wizerunku. Nie będzie trzeba odbierać od tych naszych pracowników zgody na przetwarzanie danych osób w postaci wizerunku, ponieważ możemy uzasadnić ten nasz interes prawny, czyli z punktu widzenia tego tworzenia wizerunku firmy, jak najbardziej będzie to dopuszczalne. Ale tutaj oczywiście chodzi o taki fakt wykorzystania zdjęć, gdzie nie będzie tylko nasz pracownik, choć byłby najładniejszy czy najładniejsza, ale chodzi o rzeczywiście takie zdjęcie poglądowe naszego stoiska. Także tutaj te tworzenie wizerunku firmy może mieć miejsce. Marketing bezpośredni w przypadku, kiedy jesteśmy pośrednikami i mamy do zaoferowania usługi inne, obce, wtedy oczywiście on nie ma tej podstawy prawnej wskazanej w artykule 6 ust. 1 litera F. Warto zwrócić uwagę, akurat tutaj mi się przypomniało, że jakiś czas temu zaczęły przychodzić do przedsiębiorców maile z panoramy firm. Pamiętacie Państwo, kiedyś to były bardzo grube, żółte książki, w których udawało nam się znaleźć kontrahentów. Obecnie wszystko jest w internecie, w związku z tym i panorama firm też jest w internecie. I rzeczywiście panorama firm przesłała informacje informacje, taką klauzulę informacyjną z artykułu 14 ust. 1, 2, nie 13, 14, wskazując na to, że przetwarzają dane osobowe uzyskane z CDGI z KRS. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że akurat panorama firm nie handluje danymi, nie przesłała nam oferty handlowej, przesłała nam tak naprawdę informacje tylko o tym, że zebrała nasze dane jako przedsiębiorców z CDGI albo z KRS-u i wprowadziła je do swojej bazy danych po to, żeby inni przedsiębiorcy, osoby fizyczne mogły również znaleźć nas za ich pośrednictwem. Czyli tutaj nie ma żadnej oferty handlowej przedstawionej. Cel, dla którego te dane są przetwarzane, jest rzeczywiście analogiczny i spójny z CIDG czy z KRS-em, czyli mamy dostęp do tych danych osobowych. Zatem tutaj nie dochodzi do przesłanki przetwarzania na podstawie właśnie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Zatem co warto zauważyć? Że w niektórych przypadkach, kiedy otrzymujemy takie informacje, weryfikujemy tak naprawdę, do jakiego celu zostały te nasze dane pozyskane z CIDG wykorzystane. No dobrze, Szanowni Państwo, pytanie czwarte. Wydaje mi się, że tutaj słowem wstępu sytuacja miała miejsce w jednym z miast, tak to powiedzmy ogólnie, Straż Miejska zatrzymała na gorącym uczynku, to było wykroczenie, zatrzymanie się, żebym nie skłamał, po lewej stronie jezdni, w miejscu, gdzie już obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju. Oczywiście sytuacja była taka, że kierowca został wylegitymowany i zadane zostało kierowcy pytanie, czy wie, jaki znak tutaj obowiązuje. Kierowca odpowiada, że nie wie, ponieważ akurat znak, który stał 2 czy 3 metry dalej, no już jest odwrócony tyłem, tak? No bo mówimy o lewej stronie jezdni, czyli znak jest ustawiony przodem do prawej strony jezdni. Zatem kierowca odpowiada, że nie widzi od tyłu, w związku z powyższym no, następuje to legitymowanie, wyjaśnienie, że to jest zakres zatrzymywania postojów i potem sytuacja jakby się rozwija. Natomiast pierwsze pytanie, czy Straż Miejska podczas kontroli może żądać podania imion rodziców. Legitymowanie, a w zasadzie żądanie strażnika polegało na okazaniu prawa jazdy kierowcy, a nie dowodu osobistego. Natomiast z punktu widzenia samych podstaw prawnych legitymowania, to mamy akurat dwie. Jedna to jest oczywiście ustawa o strażach gminnych. Dla tych z Państwa, którzy są wielbicielami dziwnych połączeń i dziwnych konekcji, to proszę zwrócić uwagę, co Państwu przypomina ta data. 29 sierpnia 1997 roku. Dokładnie tak, to jest data uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych, już nieobowiązującej oczywiście. No i druga podstawa prawna, doprecyzująca tak naprawdę to uprawnienie, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników miejskich. No, gminnych, miejskich.
Warto zwrócić uwagę, że legitymowanie odbywa się na podstawie dowodu osobistego, dokumentu paszportowego, zagranicznego dokumentu tożsamości, a potem występują już takie cudawianki, że nie wiadomo w ogóle z czym to przypiąć i z czym to przyłatać. Dokument elektroniczny, o którym mowa itd., itd. Innego dokumentu, który zawiera fotografię i jest oznaczony numerem lub serią. I akurat to, ta prośba strażników o prawo jazdy no była dopiero tym punktem piątym. Nie wiem, dlaczego akurat nie wyjaśniałem sprawy z autorem maila, jak to się stało, że został poproszony o prawo jazdy, a nie o dowód osobisty. No niemniej jednak no, to punkt piąty jak najbardziej pozwala na to, żeby strażnik miejski poprosił o prawo jazdy. Być może dlatego, że tu sytuacja dotyczyła samochodu i parkowania już w tym miejscu niedozwolonym, może dlatego został kierowca poproszony o prawo jazdy. Zatem podstawa prawna istniała do żądania tego dowodu tożsamości w postaci prawa jazdy. I wszystko ok. Natomiast strażnik, to też jest kolejny przepis prawa, strażnik odnotowuje w notatniku służbowym. No tam imiona i nazwiska to wiadomo, numer PESEL, a w przypadku braku informacji o numerze PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców osoby legitymowanej. I tutaj chyba pies pogrzebany. Imiona rodziców rzeczywiście osoby legitymowanej wpisuje się do notatnika służbowego strażnika miejskiego w sytuacji, kiedy nie ma kontrolowany, nie ma numeru PESEL. A jeżeli Państwo pamiętacie, żeby nie skłamać, czy ja to gdzieś mam, w prawie jazdy, Szanowni Państwo, numer PESEL jest, jak najbardziej, obowiązuje. Także jest wpisany numer PESEL, zatem znowu pytanie, czy Straż Miejska mogła żądać podania imion rodziców. I jeżeli mamy numer PESEL, no to z założenia, patrząc a contrario przepisu, który Państwu przywołałem, no nie ma takiej potrzeby wpisywania do notatnika służbowego, no bo numer PESEL jest, tak? A Straż Miejska ma dostęp do bazy PESEL, w związku z tym może sobie danego delikwenta sprawdzić na podstawie tego numeru PESEL. No ale strażnik zażądał tego imienia. W związku z tym, no można było powiedzieć, gdyby zażądał dowodu osobistego. W starych dowodach osobistych, pamiętamy, ci jeszcze, którzy posiadają, co ciekawe, już one coraz częściej się już je wymienia, mija ten okres ich trwałości, tam 10-letni. Także mamy w tych najstarszych dowodach imiona rodziców. Już w nieco nowszych dowodach wydawanych tak naprawdę przez kolejne 4 lata również mamy imiona rodziców. W najnowszych dowodach osobistych również mamy imiona rodziców. No może trochę skreśliłem, zamiast je podkreślić, o, proszę zobaczyć, tylko na odwrocie. Także w każdej wersji dowodu osobistego mamy dane rodziców. Gdyby strażnik, legitymując tego kierowcę, poprosił o dowód osobisty, miałby na talerzu podane nie tylko numer PESEL, to jeszcze imię, nazwisko. Dlaczego o tym mowa? Ponieważ kierowca poprosił o wyjaśnienie, dlaczego, na jakiej podstawie prawnej żądane jest podanie imienia i nazwiska, kiedy został przekazany dokument zawierający numer PESEL. No i cóż, no strażnicy nie byli w stanie odpowiedzieć, natomiast bardzo się obrazili, że w ogóle jest opór przed podaniem imion rodziców. Widzicie, Szanowni Państwo, przepis przepisem, teoretycznie można byłoby domniemywać, że jak najbardziej te żądanie, prośba, jakkolwiek to nazwiemy, strażników miejskich, była uzasadniona. Nie stało nic na przeszkodzie, aby strażnicy przetwarzali dane osobowe kontrolowanego w postaci imion jego rodziców. Zatem, czy warto było dyskutować ze strażnikami? No trudno powiedzieć. Z punktu widzenia prawnego rzeczywiście można byłoby domniemywać, że poprosili o prawo jazdy. W momencie, kiedy kierowca odmówił podania imion rodziców, jakby chcieli naprawdę na opartego te imiona rysów poznać, mogli poprosić dodatkowo o dowód osobisty i wówczas by te imiona mieli. Natomiast wpisując do notatnika służbowego dane osobowe kontrolowanego w postaci numeru PESEL oraz imion rodziców, no troszeczkę nadgorliwie wykazali się tym zaangażowaniem w realizację swoich zadań.
No cóż, no, mieli do tego teoretycznie prawo. Ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Moja odpowiedź, jakby podsumowując to pytanie, jest krótka. Jak najbardziej uważam, że Straż Miejska podczas kontroli może żądać podania imion rodziców. Jeżeli nie chcemy ich podać, to możemy okazać dowód osobisty, niech sobie spiszą te imiona i już. No, nie widzę tutaj jakiegoś tam problemu prawnego przed tego typu działania. I ostatnie w dniu dzisiejszym pytanie, zamykanie, czy pytanie, w zasadzie takie temat bardziej, zamykanie urzędów i firm w związku z koronawirusem. Tak, coraz więcej urzędów i firm zamyka, ale zamyka swoje podwoje przed dostępem petentów, klientów, interesantów, natomiast nie zamykamy, nie zawieszamy działania, nie przestajemy funkcjonować i pracować. No, wiadomo, że byłoby to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia ciągłości praworządności państwa, dlatego to, że nie możemy dostać się do urzędu, a musimy, czy jesteśmy proszeni o to, żeby załatwić sprawy drogą elektroniczną, czy telefonicznie, rzeczywiście ma swoje w dniu dzisiejszym, w obecnych czasach uzasadnienie. Dlatego warto byłoby, abyśmy rozważając zamknięcie firmy, w sensie zwiększenie udziału pracy zdalnej, bądź też zmianę formuły kontaktowania się z naszymi klientami, rzeczywiście bardzo dobrze przemyśleli, przeanalizowali, czy jesteśmy w stanie zapewnić właściwe komunikowanie się drogą elektroniczną, czy posiadamy rzeczywiście sprawny system poczty elektronicznej, czy ewentualnie możemy zapewnić również przekazywanie danych czy dokumentów za pośrednictwem chmury, czy moglibyśmy takie rozwiązanie znaleźć, aby stworzyć naszym klientom konta w naszej chmurze, tak aby mogli dokumenty przesyłać bezpośrednio na tą chmurę. Czy posiadamy dostateczną ilość numerów telefonów, czy też nasza centrala obsłuży wzmożony ruch telefoniczny oraz oczywiście, czy dysponujemy właściwymi urządzeniami biurowymi. Tu bardziej chodzi mi o skanery, aniżeli drukarki. Czy jesteśmy w stanie te dokumenty, które generujemy, od razu wysyłać w formacie PDF, czy też musimy je najpierw wydrukować, opatrzyć stosownymi podpisami i wysłać je dopiero do klienta. Pamiętajmy, że państwo akurat dysponuje świetnymi rozwiązaniami. Mowa o elektronicznej platformie usług administracji publicznej, czyli tak zwany nasz ePUAP. I tutaj duży ruch, myślę, że około 50-70% ruchu generowanego przez petentów osobiście może zostać przeniesiona na tą platformę. Czy wszystkie wnioski da się złożyć? Nie, ale myślę, że z godziny na godzinę tych wniosków, które możemy złożyć za pomocą ePUAP, za pomocą platformy ePUAP będzie więcej. No i oczywiście genialne rozwiązanie potwierdzające naszą tożsamość to jest profil zaufany. Gdybyśmy takiego profilu zaufanego nie mieli, no to teraz może być rzeczywiście trudno go już zweryfikować, ponieważ samo założenie przez internet jest bardzo proste, ale potwierdzenie tożsamości musi odbyć się w którymś z podmiotów, które rzeczywiście potwierdzają tę tożsamość. A prawda jest taka, że dostęp do tych urzędów, czy to na przykład Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, czy to ZUS, czy to Urząd Skarbowy, może być, szanowni państwo, utrudniony. Natomiast pamiętajmy, że to zamykanie to rzeczywiście nie polega na tym, że nic nie pracuje, tylko na tym, że zaczynamy pracować zdalnie, tak jak jeszcze raz podkreślili się państwo, śniadanie z RODO, więc akurat widok na kuchnię, ale jest to rozwiązanie, wydaje mi się, jak najbardziej słuszne, powinniśmy do niego dążyć, tylko pamiętajmy cały czas, że pozostałe przepisy, mimo obowiązywania specustawy, tak zwane specustawy, czyli tego naszego rozporządzenia, jak najbardziej wskazuje na to, że pozostałe przepisy prawa też działają. RODO nadal obowiązuje, ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 roku nadal obowiązuje, kodeks pracy nadal obowiązuje, kodeks cywilny nadal obowiązuje, także nie możemy niestety zapominać o bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych. Ktoś może powiedzieć, że w obecnej sytuacji nie jest to priorytet, nie jest to najważniejsze. To prawda, nie jest to najważniejsze, natomiast pamiętajmy, że za nasze dzisiejsze działania w przyszłości możemy ponieść konsekwencje, kiedy już wszyscy zapomną o koronawirusie. Także pamiętajmy, żeby zachować ten zdrowy rozsądek pomiędzy pracą zdalną, pomiędzy RODO, bezpieczeństwem własnym, bezpieczeństwem i funkcjonowaniem naszych firm. No. To, co słyszymy w telewizji, w wiadomościach, napawa optymizmem. Widać, że rzeczywiście nasze władze bardzo poważnie zajęły się tematem i
nasi współobywatele również zachowują tą kwarantannę, starają się nie kontaktować, starają się ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Widać to i na social mediach, że nasi rodacy przestali kupować na zapas. To jest optymistyczne i chyba w ten sposób powinniśmy patrzeć w przyszłość, nie obawiając się eskalacji zarażeń, czy też nieopanowania tej epidemii, czy już pandemii. Pamiętajmy o tym, Szanowni Państwo, że prawo obowiązuje i starajmy się, aby racjonalnie wykorzystać te środki techniczne, które mamy, ułatwić naszym pracownikom pracę zdalną. Przypominam o tym, że do Państwa dyspozycji pozostajemy jako inspektorzy ochrony danych, także czekamy w razie co na kontakt, na przesyłanie obaw i wątpliwości, postaramy się je rozwiązać. Z większością służb informatycznych naszych klientów jesteśmy w stałym kontakcie i muszę Państwu powiedzieć, że na chwilę obecną nie było żadnej sytuacji, w której podjęlibyśmy taką decyzję albo wydalibyśmy taką opinię, która by powodowała, że praca zdalna nie byłaby możliwa. Także nie jest to nic niesamowitego. Myślę, że każdy pracodawca da sobie spokojnie z tym radę i myślę, że poradzimy sobie z całym tym zagrożeniem epidemicznym. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście życzę zdrowia i spokojnej domowej kwarantanny. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Do widzenia.